Joga na stronie wita i pyta, co łączy duchowość i nauki ścisłe? Czy można leczyć duszę, jak naprawia się maszynę? Czy yoga i inżynieria pasują do siebie? O tym już za chwilę. Inżynieria Wnętrza Z Joginem o Radość Życia. Autor Sadhguru. Przekład Jerzy Bokłażec, wydawnictwo Galaktyka. Bardzo spodobała mi się okładka taka słoneczna. Myślę sobie, ciekawa ilustracja. O więc szukam, co to za ilustracja. A tu napisane: ilustracja z okładki Shatterstock. Rozczarowanie. No ale nic. Z Joginem poradość życia. Miła obietnica. Jak tu nie przeczytać? Sadhuru, Jaki Vasudev to mistyk, jogin, guru. Jako młodzieniec nie miał szczególnych zainteresowań w kierunku duchowości. Co prawda w wieku 12 lat zaczął praktykować yoga, ale traktował ją wyłącznie jak ćwiczenie fizyczne. A jednak, kiedy miał 25 lat, poszedł na górę Chamundi, usiadł na kamieniu i tam doznał mistycznego doświadczenia. Doświadczenia jedności. Zrozumiał, że to stało się dzięki Jodze. To był rok 1982. Zaraz potem Vasudev przekazał dobrze rozwijający się biznes i wyruszył w podróż, a wkrótce zaczął nauczać jogi. Miał żonę, widzaje Kumari. W roku 1997 Kumari zmarła, zostawiając męża i córkę. Jak twierdził Vasudev, Żona zmarła na skutek mahasamadhi, to jest świadome opuszczenie ciała, porzucenie powłoki cielesnej po przepracowaniu karmy. Nie każdy był gotów uwierzyć w takie wyjaśnienie, a szczególnie najbliżsi żony i teść oskarżył Wasudewa o morderstwo. Rozpoczęło się śledztwo, zostało jednak umorzone z braku dowodów. No i tak dziś Sadhguru jest mistrzem dla wielu w Indiach i na świecie. Założył fundację Isha w stanie Tamil Nadu, pisze książki, naucza. Sadhguru znaczy prawdziwy guru. A ja słyszałam, jak w telewizji indyjskiej go przedstawiono: Spiritual Rock Star. Książka zaczyna się intrygująco. Tytuł pierwszego rozdziału: Słowo na cztery litery. No więc jakie to słowo? Ach, nie będę was trzymać w pobudzającej wyobraźnie niepewności. Słowo na cztery litery to guru. W tłumaczeniu słowo guru znaczy ten, kto rozprasza mrok. Nie jest jego zadaniem pouczanie, instruowanie. On tylko rzuca światło. To wizja, w której nie nauczyciel cię uczy, ale ty uczysz się sam, czy też wraz z nim, z nauczycielem. Podobny wątek mieliśmy w książce Macieja Wieloboba, Medytacja w życiu codziennym. To było w odcinku 20. Nauka to osobisty. Indywidualny proces, w którym samodzielnie dochodzisz do wniosków. To proces, w którym chodzi o to, by zrozumieć, a nie przyswoić wiedzę. Bardzo podoba mi się taka wizja rozwoju, bo ona nadaje nam, uczniom, podmiotowość i sprawczość. W moim przekonaniu, to jedyna nauka, która przynosi prawdziwe rezultaty, która pozwala nam samostanowić. Kreować i prawdziwie tworzyć fundamenty swojego rozwoju. Bo właśnie, jak pisze autor, są takie hasła, komunały, które rzuca się z przekonaniem, że kryje się w nich mądrość, ale prowadzą donikąd. Bądź tu i teraz. Myśl pozytywnie. To wszystko to takie sztywności, takie nakładki. Które nie dają ci kontaktu ze sobą. Korzystaj w pełni z możliwości swojego rozumu. Weź odpowiedzialność za swój umysł, mówi Sadguru. Jak możemy przeczytać? Napisałem tę książkę, bo chcę, by radość stała się Twoją nieodłączną towarzyszką. To jest mój cel. Dlatego ta książka nie zawiera kazań, lecz naukę. Nie jest szkoleniem, lecz przedstawia technikę. Nie narzuca zasad, lecz pokazuje drogę. W tej podróży guru nie jest celem, lecz mapą. Wewnętrzny wymiar to obszar niezbadany. Czy nie lepiej mieć drogowskazy podczas odkrywania nieznanych okolic? Guru jest żywą mapą GPS. Guru Pathfinding System. Pisze dalej. Zawsze wydawało mi się dziwne, że świat nie zdaje sobie sprawy z potęgi stanu nie wiem. Ci, którzy niszczą ten stan swoimi przekonaniami i założeniami, tracą ogromną szansę, możliwość poznania. Zapominają, że nie wiem otwiera drzwi, i to jedyne, do poszukiwania i poznania. Znajdziemy w tej książce wiele przypowieści, historyjek i konkretnych porad. Można powiedzieć, że to książka bardzo terapeutyczna. Daje nam wiele nadziei. Zwykle łączymy nasz dobrostan z obiektywnymi okolicznościami. Upraszczając, jestem szczęśliwy, kiedy mi się udaje. To intuicyjna, dość oczywista reakcja. Nacisk na słowo reakcja. A my tu przecież mamy inżynierię, świadome działanie na materiale. I tak nasz dobrostan może być niezależny od doświadczeń i od wszystkiego, co dzieje się wokół. Jak pisze autor: Nawet jeśli świat nie funkcjonuje zgodnie z Twoimi życzeniami, niech przynajmniej Twoje myśli i emocje działają. Tak jak chcesz. Jeśli chcesz osiągnąć rozkosz bezgranicznej jedności, która jest naszym naturalnym stanem, musisz po prostu pamiętać, że wszelkie ludzkie doświadczenia kształtują się wewnątrz albo z pomocą zewnętrznych bodźców, albo bez nich. To, co się dzieje wokół nas, to jedno, a to, jaki świat tworzymy w sobie, jak odpowiadamy, jak działamy, to drugie. Chodzi o to, by świadomie odpowiedzieć na problem. No i właśnie, jak pisze autor: Tylko wtedy, gdy uświadamiasz sobie swoją odpowiedzialność, zyskujesz swobodę tworzenia siebie zgodnie z własną wolą, a nie w reakcji na okoliczności. Reaktywność jest zniewoleniem. Odpowiedzialność jest wolnością. To jest rodzaj wewnętrznej decyzji. Nie jestem ofiarą. Dla mnie uświadomienie sobie, na czym polega pielęgnowanie w sobie ofiary, było jednym z potężniejszych momentów ułału w życiu. Nie jesteś ofiarą, kiedy przegrywasz. Jesteś ofiarą, kiedy nie bierzesz za to odpowiedzialności, nie wychodzisz ku temu doświadczeniu. W otwartości. Zrozumienie tego jest jedną z rzeczy najbardziej rozjaśniających drogę. Więc to, czy jesteś ofiarą, czy nie, to wyłącznie kwestia decyzji. Podjętej gdzieś tam głęboko, nie na etapie języka, dlatego jest tak trudna. Sadguru skupia się w tej książce na idei jogi. Joga to zjednoczenie. To sposób by pójść w górę w swoim życiu. Bo tam, gdzie jest jedność, tam pojawia się rodzaj ulgi, swoko, spokoju, swobody, bo źródłem konfliktów jest rozdział na ja, i inni. Kiedy czujemy się źle, mówimy: Jestem rozbity, rozdarty, roztrzęsiony, rozsypany, złamany. Jest takie słowo spójność. Kiedy jesteśmy spójni, wszystko płynie, wszystko jest zrozumiałe, wiarygodne. Jak pisze autor, kiedy jesteś w stanie jogi, to wszystko w twoim doświadczeniu staje się jednością. Joga działa poza świadomością i intencją. Set guru, sam ćwiczył tylko dla sprawności fizycznej, a okazało się, że energia duchowości w nim rosła i znalazł się w stanie jogi, jedności ze światem. Jak mówi, istnieje... Technika przemiany człowieka w istotę boską. Kręgosłup to nie tylko konstrukcja kostna, ale oś wszechświata. Nauka jogi to po prostu wiedza o tym, jak żyć w idealnym przymierzu, pełnej harmonii i całkowitym zestrojeniu z istnieniem. Liczne zmienności zewnętrznego świata wywierają wpływ na każdego z nas. Ale yoga uczy budowania wewnętrznych sytuacji dokładnie w taki sposób, jak sobie tego życzysz. Kiedy wewnętrznie dostroisz się tak, że wszystko w tobie wspaniale działa, wówczas w naturalny sposób ujawniają się w tobie twoje najlepsze zdolności. Kiedy doskonalisz swoje wewnętrzne energie, rozwijają się twoje możliwości. I tak samo musi być jedność w ciele, umyśle, energii i uczuciach, żeby być spójnym, zintegrowanym i skupionym. To tak jak z tymi grami towarzyskimi, kiedy na przykład kilka osób idzie na dwóch deskach. Wszyscy, jeden za drugim, mają prawe stopy przytroczone do jednej deski, a lewe do drugiej i próbują iść naprzód. Albo gdy drużyny ciągną linę, każda w swoją stronę. Sukces zespołu zależy od synchronizowania ruchów, zjednoczenia się w tym działaniu. To działa na poziomie jednostkowym i grupowym, duchowym i fizycznym. Jak pisze Sadhguru, yoga nie mówi o tym, jak stać się nad człowiekiem, uświadamia natomiast, jak Potężny jest sam człowiek. A wszystko zależy od spójności i jedności. To bardzo proste. Gdy nie szukasz wroga, gdy nie drżysz w niepokoju i niepewności, możesz skupić wszystkie swoje zasoby na celowym działaniu. Świadomość jest procesem przyłączania sposobem na obejmowanie całego istnienia. Jeśli właściwie zestroisz ciało, myśli, emocje i energię, wówczas świadomość rozkwitnie. Znajdziesz w sobie o wiele więcej życia niż teraz. Sadguru nazywa ciało The Gadget, gadżetem. Niedawno czytałam jego książkę Body The Greatest Gadget. Zapewne pojawi się jej recenzja na tym kanale. Ciało ma własną inteligencję, znaczy rozum. Po prostu samo działa doskonale. Autor wprowadza spojrzenie poprzez nauki ścisłe. Mówi inżynieria duszy. Mówi, ciało to gadżet. Może ta ścisła perspektywa pozwala bardziej konkretnie ująć te trudne do uchwycenia jakości i ogarnąć coś, co wydaje się tak. Nieujmowalnym tematem, jak rozwój osobisty. everybody wants health peace blissfulness but these are simple things why these things are not happening is we have never paid attention to the inner mechanism of what a human being is to pay attention to that and to create it the way we want it this is inner engineering. engineer yavanendra sadhguru. Dziękuję, że jesteś tu ze mną i zapraszam na mój blog, gdzie więcej o tej książce i innych.